Właśnie przechodziłem przez pasy i to w dalszym ciągu nie jest łatwe. Jest dużo turystów, jest duży ruch i ogólnie przez drogi ciężko się przechodzi. Nawet kiedy jesteśmy na pasach. I myślę, że tutaj jeszcze do tych pasów warto dodać dwa słowa z tego względu, że to nie jest to samo, co w Europie. Przechodzenie przez pasy tutaj w Tajlandii. Kto nam zabrał słońce na wyspie Phuket? Od paru dni nie ma słońca. Dużo chmur, a mało słońca. Coś jest nie tak. Patrzcie się, z 15 po 8 powinno ładnie świecić słoneczko, a tu tak chłodno trochę. Aj, pokazać cię w kamerze, topless? Ale nie zapomniałaś majtek. Zbieramy się na plażę Paradise Beach. Ogromny reżim, coś nieprawdopodobnego. Kiedyś tak nie było. Płacimy, nie ma rodzimy. Dasz radę? No szybko sobie poradziłaś z tym wejściem. Wiadomo, po co się ćwiczy. No, mięśnie w rękach są i brzucha na sesji. Będą efekty, to wtedy się oceni sesję. Jak się ładnie wygląda, te wszystkie zdjęcia są ładne. Ja wiedziałam, jak byłam ptakiem, tak byłam wysoko. I tam był taki spadek i dlatego tak było. Wszystko się maneczko. Z Phuket, miasta Patong. Zrobimy dzisiaj krótką aktualizację tego, co się tutaj obecnie na mieście dzieje. Jest początek lutego i chciałem się z wami podzielić tym, co można obecnie zaobserwować tutaj w Tajlandii. Jeśli ktoś przylatuje na wakacje właśnie w tym okresie, właśnie na przykład teraz ma zaplanowane za kilka dni, no to może zacznę najpierw od pogody, bo ostatnio pogoda przez ostatni tydzień znowu delikatnie szwankuje. Widzicie, no co prawda nie pada, ale jednak nie ma takiego super czystego nieba, nie ma bardzo dużo słońca i często wieje, przynajmniej tam u nas w górach, wiatr taki, że rano jest nawet, można powiedzieć, chłodno. Oczywiście, muszę tu od razu dodać, że to nie jest coś takiego jak w Polsce obecnie, że jest zimno, albo że trzeba się ubierać, albo że trzeba długie spodnie zakładać, czy coś w tym stylu, bluzę, nie, ale po prostu brakuje mi totalnie czystego nieba, gdzieś tam tylko troszkę go w sumie widzę, o tutaj może z tej strony, ale ogólnie jest zachmurzone trochę. Ogólnie jest jakieś 28, może 29 stopni, czyli coś w tym stylu, a ja jednak liczyłem na taką pogodę, że obecnie, kiedy mamy środek sezonu, środek pory suchej i tak dalej, to spodziewałem się, że będzie czyściutkie niebo, same słońce, 32-3 stopnie, duży upał i że będzie taka no luks torpeda pogoda, ale jednak jest taka po prostu okej, jest naprawdę okej. Ale nie jest taka, jak myślałem. To dodam jednak jeszcze dwa słowa do tej pogody, bo końcem grudnia, początkiem stycznia, mniej więcej jakieś tam 2 tygodnie grudnia, 2 tygodnie 1 stycznia, mniej więcej, było dużo cieplej i nawet wtedy, kiedy wychodziło się na dwór, trzeba było zabierać czapkę. Dzisiaj mamy godzinę obecnie 10:30, a ja idę na kroki bez czapki, czyli... Właśnie przechodziłem przez pasy i to w dalszym ciągu nie jest łatwe. Jest dużo turystów, jest duży ruch i ogólnie przez drogi ciężko się przechodzi. Nawet kiedy jesteśmy na pasach. I myślę, że tutaj jeszcze do tych pasów warto dodać dwa słowa z tego względu, że to nie jest to samo, co w Europie. Przechodzenie przez pasy tutaj w Tajlandii nie jest to w ogóle nawet nic podobnego do tego, co znamy z Europy. Tutaj Tajowie nie puszczają nikogo na pasach. No, chyba że policjant. Bardzo często zauważyłem to, że policjant często zatrzymuje się, jak jedzie na przykład skuterem, zatrzymuje się przed pasami i puszcza pieszych. I to zauważyłem kilka razy. Ale nawet kiedy policjant się zatrzymuje, to i tak trzeba uważać, bo i tak taj jakiś niektóry potrafi wyminąć policjanta i przejechać przez pasy. To jest po prostu tutaj normalne, że pierwszego na drodze nie traktuje się tak jak w Europie. O tym pamiętajcie i uważajcie, bo to jest bardzo ważne dla waszego bezpieczeństwa, że pieszy na drodze za bardzo nie ma żadnych praw i musi bardzo uważać. To jest bardzo ważne. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze to, że często nie ma chodnika i trzeba iść ulicą, albo jest bardzo wąski chodnik, albo raz jest, raz go nie ma. Dodatkowo jeszcze dużo turystów, więc naprawdę chodząc po ulicach, gdzieś tutaj po chodnikach, trzeba być ostrożnym. A jeśli chodzi o największy ruch na drogach i w ogóle w restauracjach, marketach i tak dalej, to jest mniej więcej około godziny 19 wieczorem. Wtedy jest największy ruch. Przez te pasy nawet w miarę udało mi się prosto przejść i już jestem właśnie na Patong Beach. Początek lutego 2023 roku. Co my tutaj mamy o godzinie 10:40? No jest już trochę turystów, no nawet bym powiedział dość sporo. Ale wejdźmy głębiej na plażę, skierujmy nasz wzrok w stronę południową i zobaczymy, co tam się dzieje dalej. Tutaj za chwilę muszę gdzieś zostawić koszulkę, buty mam takie bez skarpetek, będą ok na plażę i idę w tamtą stronę. No muszę wam powiedzieć, że ludzi już jest jednak mnóstwo.
Niestety koszulki nie mogę zostawić, tak jak sobie myślałem, na piasku, bo w sumie nie mam nawet czym jej przyczasnąć, a pewnie słyszycie wiatr, który szumi delikatnie w mikrofonie, więc gdybym zostawił tutaj tą koszulkę na piasku, to najprawdopodobniej wiatr by ją gdzieś zwiał i bym już jej nie znalazł, więc muszę ją niestety nieść ze sobą. Ściągnę tylko, żeby się troszkę poopalać i idę. Muszę wam powiedzieć, że im dalej w las, tym pogoda coraz bardziej mnie zaskakuje pozytywnie i już pomalutku zaczynam żałować, że nie wziąłem sobie czapki. Bardziej w głąb plaży wiatr naprawdę dużo mniej wieje. Obecnie niebo robi się coraz lepsze. Słońca jest coraz więcej. Naprawdę zaczyna robić się tutaj bardzo gorąco. Także naprawdę jest różnica, w której części plaży się znajdujemy. I tak samo jest różnica, czy jesteśmy właśnie na plaży, czy na przykład jesteśmy w górach. Także położenie ma tutaj duże znaczenie na to, jaka jest temperatura i jak odbieramy pogodę. Ale może odbieramy chyba zawsze tak pięknie, jak właśnie jest teraz. Piękne kolory, super woda. Patong Beach, polecam. Ale piękna woda, cieplutka woda. Aż bym sobie teraz do niej chętnie wszedł, ale niestety teraz najpierw mam trening. Będąc tutaj na plaży, chciałoby się cofnąć i skasować wszystko to, co powiedziałem na początku tego filmu o pogodzie, ale niestety nie, bo to, co mówiłem na początku, też jest prawda. I u nas na górze, tam na wzgórzu, gdzie mieszkamy, naprawdę rankami wieje mocny wiatr, jest chłodno i jest tak troszeczkę inaczej niż tutaj, ale to dobrze, bo bardzo dobrze się mieszka, kiedy nie ma wielkiego słońca od samego rana w mieszkaniu, kiedy jest troszkę chłodniej, fajnie się śpi i to jest naprawdę bardzo fajne, ale kiedy przychodzi się tutaj na plażę, na środek plaży, gdzie ona jest osłonięta tutaj już budynkami od miasta i nie ma przeciągu i nie ma wiatru, świeci słońce, jest piękne morze, jest kurde 10 stopni cieplej niż tam na wzgórzach, to też dobrze, bo po to właśnie przyjeżdża większość turystów tutaj do Tajlandii, po to, żeby sobie pospacerować po plaży, po to, żeby się tutaj pokąpać, po to, żeby odpocząć, po to, żeby złapać dużo słońca, więc bardzo dobrze, że tu jest gorąco, a na wzgórzach jest trochę chłodniej i można fajnie sobie mieszkać, także ma to bardzo dużo plusów i to mi się podoba. A nie pada, czyli to jest też bardzo dobre, bo kiedy wieczorami wychodzimy sobie na kolację czy na miasto, to przynajmniej nie musimy się martwić o to, że jest coś nie tak. O kurde, tego się nie spodziewałem. Dwóch panów idących przez plażę, trzymających się za rękę. No ciekawe, ciekawe, ale no tak jak dla mnie to troszkę odrażający widok. I słuchajcie, i nawet nie chodzi tutaj o to, że ja nie jestem jakiś nietolerancyjny, niewyrozumiały, rasista, bo naprawdę wiele jestem w stanie zrozumieć, wiele jestem w stanie zaakceptować. Czarny, biały, skośnooki, taki, śmaki, owaki, nie ma żadnego problemu. Nawet w kwestii kobieta z kobietą, trzymająca się za rękę, idąca przez plażę, bez problemu jestem w stanie zaakceptować. Ale jednak gdzieś ten pan z panem, no nie mogę tego jakoś zaakceptować, zrozumieć, sorry, ale też nie stwarzam żadnych problemów, ani nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie tak chodzili, byleby tylko źle jakoś i bezpośrednio nie wpływali na moje życie i no problem, ale zaakceptować i zrozumieć tego jakoś, no po prostu nie potrafię. Jestem obecnie w południowej części plaży Patong Beach i pamiętajcie, bo już powtarzałem to wiele razy i powtórzę jeszcze raz, tutaj ta plaża jest naprawdę dużo gorsza, to znaczy bardziej chodzi mi o wodę, jest po prostu takich nie za fajnych kolorów. Myślę, że jest to spowodowane rzeką, która tam wpływa z miasta, wpada tutaj do morza i przez to ta woda chyba tutaj jest taka jakaś nie za bardzo. Po prostu tutaj jest gorzej i nigdy tutaj nie przychodzimy, nigdy tutaj nie pływamy, tylko ja tutaj jestem wtedy, kiedy robimy kroki lub kiedy czasami wieczorem chcemy sobie przyjść, posiedzieć tutaj na murku, tam jest sklep 7-Eleven, jest tutaj ciszej, spokojniej, no to wtedy okej, można sobie tutaj przyjść i odpocząć, ale tak, żeby tu przyjść w ciągu dnia i na przykład się rozłożyć, tak siedzieć, to jednak chyba nie tutaj. Możecie sobie cofnąć teraz kilka minut wcześniej film i zobaczyć, jaki kolor wody miała woda tam na północnej części plaży, a jaki kolor ma tutaj. I sami porównajcie, czy wam to odpowiada, czy nie. Trening dobiega końca pomalutku, ale jeszcze muszę wrócić do domu, a to jeszcze jest tam troszeczkę, ale już zrobię zakupy na obiadek, kokosik w przerwie, kiedy czekam, aż mięso się do końca ugrilluje. Za mną jest grill, pan przyrządza ładne nóżki z kurczaka, a ja właśnie siedzę sobie tutaj, piję kokosa i patrzę w te piękne widoki. Wszystko już dochodzi pomalutku i zaraz wracam do domu. A więc tak, jak przyjedziecie na Phuket, będziecie na Patong Beach, to będziecie mieć takie widoki przed oczami i tutaj możecie na przykład sobie bardzo dobrze zjeść na street foodzie. Jest tutaj naprawdę duży wybór i zapraszam tutaj każdego, bo myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Pogoda to naprawdę zrobiła się taka, że chyba specjalnie pod ten mój początek filmu, jak narzekałem na nią, tak teraz jest tak piękna, że po prostu zobaczcie, jak wygląda obecnie niebo. Zobaczcie. No pięknie, po prostu cudowna pogoda. Już ostatnią rzeczą, którą mam dzisiaj do przekazania w tym wideo, jest to, że jest naprawdę dużo turystów, ale
tych punktów takich gastronomicznych, gdzie możemy zaopatrzyć się w coś do picia, coś do jedzenia, jest też tak dużo, że ta ilość turystów nie wpływa na komfort, ile tutaj trzeba czekać na jakieś jedzenie, na kolejki. No bo zobaczcie, turystów jest bardzo dużo, a tutaj jest na przykład jakaś jedna pani, tam też jakichś dwóch turystów, czyli w bardzo prosty sposób tutaj można się zaopatrzyć, szybko kupić coś do jedzenia, coś dobrego, taniego, więc jest naprawdę spoko. Gorzej jest troszeczkę może wieczorami na markecie około godziny 19, tam może są troszeczkę większe korki, ale w restauracjach czy coś to jest naprawdę spokojnie, jest dobra infrastruktura pod to zrobiona, jest bardzo dużo sprzedających, to naprawdę dobrze zbalansowane. Tak jak mówiłem wcześniej, deszczy dawno już nie było, więc trzeba sztucznie nawozić rośliny, podlewać je wodą, żeby ładnie rosły. Ogólnie tutaj w Tajlandii cała roślinność jest naprawdę mega bujna i piękna. A już na samiutki koniec, gdyby ten film w jakikolwiek sposób był dla Ciebie przydatny, pomocny, będę Ci bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę, za miły komentarz pod spodem i przede wszystkim jeszcze subskrypcję. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć!